I hej, cześć, siemano, z tej strony Makler Games, a ja was bardzo serdecznie witam w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie mamy oczywiście wtorkowy update. Tak jest, wtorkowy update nadszedł. Dzisiaj jest środa, wczoraj był właśnie update w Black Opsie 4 i tak naprawdę powiedzmy otrzymaliśmy, a raczej otrzymamy więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ poza playlistami, poza oczywiście tym czarnym rynkiem i tak dalej, mamy jeszcze trochę w zanadrzu w tym tygodniu. Także no co, no przechodzimy do filmu. Zacznijmy może od tych prostszych rzeczy, zanim przejdziemy do tej niespodzianki. Między innymi playlisty. Playlisty oczywiście w trybie wieloosobowym wyglądają w ten sposób, jak zresztą widzicie na ekranie, czyli na PS4 oraz Xbox mamy Deathmatch Domination, Party Game Moshpit, najemniczy Deathmatch Moshpit, Barebones Moshpit oraz Moshpit Barebones Active Bolt, czyli wiadomo, ze snajperkami tryb. I to jest ogólnie oczywiście PS4. Na PC tak mamy tylko trzy playlisty, między innymi Barebones Moshpit, Party Game Moshpit oraz Moshpit Endurance Chaos, więc to są te trzy playlisty. Jeśli chodzi o Blackout, w Blackoutie na PS4 oraz Xbox mamy zasadzkę solo, więc zasadzka powróciła. Portal Alcatraz wciąż jest tą playlistą tutaj, która jest grywalna, quady, duety oraz solo. Wracając do zasadzki solo, czyli m.in. ambush, właśnie to jest tryb, w którym możecie używać tylko snajperki oraz nożów i tam, o ile pamiętam, shotgunów, ponieważ one zostały dodane. I generalnie nie możecie używać takich snajperek jak Javelina, Vendetta, Locus, więc to są generalnie te najlepsze snajperki, one zostały usunięte, więc tylko w tym trybie macie Paladyna, Outlawa oraz Koszkę, więc to są te trzy snajperki. Usunięto też granaty kasetowe oraz ogłuszające, usunięto quady oraz airawy i wydłużono czas strefy, więc to jest generalnie solo. Ja osobiście nie lubię solo, jest zbyt nudne i generalnie też sam w sobie nie lubię zasadzki, więc to jest oczywiście moja personalna tutaj wypowiedź, ponieważ ja nie jestem jakimś najlepszym snajperem, więc dlatego tak oceniam to. Niektórzy oczywiście mogą być dobry fan. Coś tam lubię czasem postrzelać ze snajperki, lecz nie bardzo, więc zwyczaj karabin, SMG i tyle. Więc snajperka, powiedzmy, to taka moja poboczna broń. Ale dobra, my tutaj gadu gadu, a czeka na nas właśnie czarny rynek. Jak widzicie, bacon i pizza została dodana ponownie, więc tak, jak widzicie, to jest oczywiście 500, kosztuje 500, czyli 21 zł za skin oraz tutaj talizman na broń. I druga rzecz to jest właśnie zestaw na koniec lata, czyli to jest właśnie zestaw tańców, czterech tańców, które jak zresztą widzicie na ekranie, kosztuje około 25 zł, czyli tam 600. No te tańce nie są tak fajne jak te poprzednie, funkowy zestaw poprzedni był spoko. To jednak już takie słabsze i to jest najlepsze w ogóle, że te wszystkie emotki są z operacji Days of Summer. Zresztą już tak widzicie, gościu surfuje na desce, je lody, je steki z grilla. No, nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie tak było na operacji Days of Summer, a my dopiero to otrzymujemy w operacji Apokalipsa Zombie, więc to jest strasznie dziwne właśnie, że tam, wiecie, operacja Days of Summer była jakieś 2 miesiące temu, a my dopiero dopiero teraz to utrzymujemy. To jest strasznie moim zdaniem dziwne, jakby Treyarch, nie wiem, nie zdążył tych emotek skończyć, czy coś w tym stylu, opóźnienia jakieś mieli. I jak widzicie, ta emotka czwarta nawet spoko jest, pocałuj kucharza, a reszta to tak badzie, że tak powiem. I ostatnia rzecz, rozkaz specjalny, powrót Misty. Więc tutaj nic nowego, nie powiem dokładnie wam ile kosztuje, coś około od 800 kotopońców do 1000, 1200, bo ja już to kupiłem oczywiście wcześniej, ponieważ to już było wcześniej w poprzedniej operacji, więc tak, no jakby nie powiem wam dokładnej ceny, lecz coś około 40 zł, więc powiedzmy dosyć opłacalna postać, jeśli lubicie, wiecie, postać z Transita, z Black Ops 2, więc to jest bardzo moim zdaniem fajna oferta i skin bardzo fajny. A i przypominam, że jest 50% zniżki tutaj na tiry, więc jeśli jeszcze nie skończyłeś operacji, a obawiasz się, że nie skończysz, bo nie masz czasu, a zostało jeszcze tylko 26 dni, no to możesz oczywiście kupić, jeśli chcesz, to jest opcjonalna opcja. Ja osobiście nie polecam i jakby dni jest wystarczająco, jeśli grasz chociażby, nie wiem, no chociażby te pół godziny dziennie, jak grasz, żeby zdobyć te tam tier skip i tak dalej, więc moim zdaniem to jest nieopłacalne kupowanie tych tirów i w ogóle tych skrzynek. Ogólnie mikrotransakcje są, jakby to jest twoja, wiecie, to jest twoja opcja, czy ty chcesz coś kupić. Ja osobiście czasem sobie coś kupię, bo sobie pozwolę, bo na przykład wiem, że mogę i tak dalej, więc to jest oczywiście personalna opinia. Tak, niektórzy lubią oczywiście sobie kupić skin do broni, niektórzy postać, a niektórzy, nie wiem, w ogóle, nie? Wiecie, o co chodzi. Goddammit, zawsze te mikrotransakcje, zawsze wdrążamy się w ten temat, masakra. No już mamy taki rok, ale dobra. Jak już mamy z głowy te takie główne informacje, przechodzimy tutaj właśnie do niespodzianki, którą nam Treyarch podarował. Pierwsza jest taka, że Zombie niedługo już otrzyma dodatek do oczywiście Zombie, ostatnia mapa,
kończąca całą fabułę, która trwa 10 lat i data jest podobno ustawiona na 20 tam któregoś, ponieważ to będzie wtorek po oczywiście Modern Warfare becie i generalnie teasery mają już podobno właśnie zacząć się pojawiać powoli, więc ja bym strzelał, że od następnego tygodnia w poniedziałek zaczniemy otrzymywać małe teasery na temat zombie. A druga informacja jest na temat Blackout. Między innymi otrzymujemy nowy mini event, tak jak to było w przypadku Barbarians event, czy chociażby ostatnio mieliśmy 4 lipca, czyli Święto Niepodległości w Ameryce. Właśnie mieliśmy taki mały event, który nam oferował kilka skrzyń i właśnie skrzynię, która nam gwarantowała broń, czyli Ultra Weapon Bright. I właśnie taki event nadchodzi już jutro we wtorek i prawdopodobnie będzie trwał 7 dni. Zawierał 15 poziomów oraz właśnie na 15 poziomie otrzymujemy skrzynkę, która nam gwarantuje broń, więc to jest coś, co warto przyjść i wbić te 15 leveli. No tak naprawdę jak macie wolny dzień, możecie to zrobić powiedzmy w 2 dni, grając tam trochę więcej niż zwykle. Jeśli nie macie czasu, no to wiadomo, trochę wam to zajmie. Jakby ja bym nic tutaj nie oczekiwał wielkiego, po prostu będzie 15 tirów i co pewnie drugi tir będziemy otrzymywali głupią skrzynkę, jak już mówiłem, to było jako tak, jak to było w przypadku 4 lipca, właśnie ten mały event. Jakby fajnie, gdyby tam dali jakieś skiny, jakieś wiecie, fajne rzeczy, no takie wartościowe niż głupie skrzynie, które nam wiecie, tam oferują randomowy loot. Wiecie, emblematy, skiny i tak dalej na każdą poszczególną broń, lecz no warto wejść i właśnie zdobyć tę głupią skrzynię właśnie i aby mieć o jedną broń więcej, chociażby, nie wiem, jakąkolwiek, żeby mieć oczywiście większą szansę, jakąkolwiek chcesz otrzymać broń w tych skrzyniach. No to jest strasznie głupie, że te broni są w skrzyniach i tak naprawdę wcześniej one były, wiecie, rozdawane za darmo, normalnie, nie, w tirach, a teraz niestety już tak nie jest, więc no słabo, słabo ze strony Treyarch. Tak czy inaczej, nie przedłużając, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. To był taki szybki update wideo, trochę rush, ponieważ no jest wtorek, ja już mam tu już mi czasu, znaczy jeszcze mam czas, jeszcze mam sporo czasu do środy, lecz od środy do niedzieli mam zero czasu, a potem już będę miał jeszcze więcej czasu, więc mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj wspaniały czas, robiąc sporo filmów z Modern Warfare Black Ops 4, więc jeśli coś z tego Cię zainteresuje, zasubskrybuj kanał oczywiście, aby otrzymywać najnowsze informacje z tych kategorii oraz tutaj generalnie w gamingu. I no i co, zostaw lajka oczywiście, jeśli Ci się film podobał, ponieważ to mi bardzo dużo pomoże, a Tobie zajmie tylko sekundę. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, no i co, słyszymy się w kolejnych, na razie, Maker Out.